gra stworzona przez nasz zespół Panteraki na podstawie książki Mrok we krwi Pawła Kopiera. Nazywa się Wieża Dwuświata, ponieważ jej głównym celem jest dotarcie do Wieży Dwuświata i przeniesienie się na stary kontynent Amadal. Nasza gra zawiera planszę w całości rysowaną i składaną graficznie przez nas. 6 tabliczek gracza. Punkty życia, siły i magii. Magiczny mech. Żetony losu. Karty karteli i karty profesji. Woreczek z kulkami profesji Sharim. Kostki drugiej szansy. Miecze karteli. Księżyce, które są walutą w Elise. 2 kostki. A także 12 pionków graczy. Karty Elise. Karty Sharim wraz z kartami ich przedmiotów. Oraz karty zabójców z kartami ich przedmiotów. I karty do samodzielnego wypełnienia przez zwycięzców rozgrywek. Nasza plansza dzieli się na 3 części. Wyspę Orin, Mroczne Miasto i Elise, na środku którego znajduje się Wieża Dwuświata, czyli wcześniej wspomniany cel naszej gry. Każdy z graczy rozpoczyna rozgrywkę od rzutu monetą losu, aby dowiedzieć się, czy podczas tej gry będzie zabójcą czy Sharim, a następnie umieszcza żeton odpowiednią stroną w tabliczce gracza. Wybrany przez siebie pionek stawia na odpowiednim polu startowym. Dla Sharim jest to aula, natomiast dla zabójców jest to rynek. Każdy z graczy uzupełnia swoją tabliczkę o początkowe punkty życia, siły i magii. Dla zabójców są to 3 życia, 2 siły i 1 magia, a także 1 los. Dla Sharim natomiast są to 2 magie, 3 życia, 1 siła i 1 los. Wtedy rozpoczynamy właściwą rozgrywkę. Aby przedostać się na środek planszy, należy być pełnoprawnym Sharim lub zabójcą. Nie można więc tego dokonać bez przejścia próby, które czekają na graczy po ich stronach planszy. W kartach można napotkać wielu nieprzyjaciół, ale również przedmioty i zdarzenia, które pomogą w zwiększeniu swojej mocy i przybliżą wojowników do wygranej. Jeśli chodzi o przedmioty, nieważne czy je kupimy, czy zdobędziemy, w ekwipunku możemy mieć ich maksymalnie 3, według zasady, którą stworzył Mil. Jak już wspominałam, jako Sharim rozgrywkę rozpoczynamy w auli. Nasz ruch polega na rzucie kostką i poruszeniu się w wybranym przez nas kierunku o wyrzuconą liczbę oczek. Jeśli staniemy na polu, na którym pisze wylosuj jedną kartę, bierzemy pierwszą kartę z góry i odkrywamy ją na planszy. U Sharim napotkamy takie karty jak zdarzenia typu tąpnięcia mocy, przedmioty, księżyce, sierść panteraka czy strzałka kurai, postacie takie jak Elias czy Fakir i Keor, a także wrogów typu widmo, panterak, dzik lub wilk. Możemy również stanąć na pole innego typu, na przykład w sali ćwiczeń, gdzie musimy rzucić kością, aby zobaczyć, co się stanie, lub gabinet najstarszego, gdzie możemy podejrzeć 3 następne karty ze stosu. Kluczowym polem jest test ostatecznego przejścia, na którym musimy sprawdzić, jakie zadanie przypadło nam w udziale, żeby stać się pełnoprawnym Sharim. Jeśli uda nam się je wykonać, udajemy się do sali objawień, gdzie losujemy kulkę profesji, a następnie do pokoju przydziału, gdzie uzyskujemy dodatkowe moce i specjalności. Po tym wszystkim możemy dalej krążyć po Orin lub udać się do przystani, aby przenieść się na środkową część planszy do Elise.
Analogicznie sprawa mości u zabójców, gdzie rozgrywka rozpoczyna się z ringu. Wśród ich kart znajdziemy takich wrogów jak wilki, niedźwiedzie, cieniści, upiory czy widma. Postacie, które możemy napotkać, to na przykład Noran czy Biała Siostra. Zdarzenia to na przykład pora burzowa lub tornado, a przedmioty to księżyce, płaszcz ochronny, kawa czy ślepy traw. Pola inne niż wylosuj jedną kartę to na przykład trupie bagna, gdzie musimy rzucić kością, lub znachor, gdzie możemy odzyskać jedno życie. Ścieżkę swojej kariery zabójcy zaczynają na polu próby ciemnych noży, gdzie losują swoje zadanie i po jego wykonaniu udają się do sali gildii, aby wylosować swój kartel, po czym w gospodzie otrzymują, tak jak Sharim, dodatkowe moce i specjalności. Tak samo jak u Sharim, zabójcy mogą pozostać w mrocznym mieście lub udać się do twierdzy koziej, aby przedostać się do Elise. Przed przejściem na środek planszy warto nazbierać jak najwięcej siły, magii i życia, ponieważ czeka nas tam walka z groźniejszymi wrogami, a także z innymi graczami. Jeśli razem z innym graczem staniemy na jednym polu w Elise, musimy z nim walczyć. Atakujący wybiera, czy walczymy siłą, czy magią. Następnie obydwu graczy rzuca kością, a wyrzuconą przez siebie liczbę oczek dodaje do posiadanej przez siebie w tym momencie magii lub siły. Osoba, która ma więcej punktów, wygrywa i może zabrać przegranemu życie, księżyc lub przedmiot. Walka z przeciwnikami ukrytymi w kartach działa na takiej samej zasadzie, tylko to karta decyduje, czy walczymy siłą, czy magią. Musimy na początku rzucić kością za swojego przeciwnika, a później za siebie. Jeśli przegramy, karta naszego wroga pozostaje na planszy, aż pokona ją inny gracz, a my tracimy życie. Jeśli wygramy, zyskujemy kartę swojego wroga dla siebie. Dwie karty wrogów, z którymi walczyliśmy siłą, możemy wymienić na jeden punkt siły. Natomiast dwie karty przeciwników, z którymi walczyliśmy magią, możemy wymienić na jeden punkt magii. W Elise, czyli na środku planszy, musimy skupić się głównie na zdobyciu magicznego mchu, ponieważ bez niego nie przejdziemy do wieży dwuświata. Żeby to zrobić, musimy udać się do czeluści bez dna, a następnie rzucić tam kością. Pola, które możemy napotkać w Elise, to na przykład pustkowia, na których stracimy życie, jeśli nie będziemy mieć ze sobą prowiantu, czy śnieżny azyl, gdzie musimy zapłacić jeden księżyc za schronienie. W kartach Elise znajdziemy między innymi takie postacie jak Wszechmatka, Mistrz Dżukaj czy Paweł Kopier, zaklęcia, na przykład Czarna Dziura, Zamrożenia, czy magiczna kumulacja, zdarzenia, w których są gniew bogów, danina dla króla, czy trąba powietrzna. Będziemy musieli walczyć z wrogami takimi jak demony, cieniści, czy chochliki, a także znajdują się tutaj przedmioty, takie jak księżyc, łuk, tarcza, czy miecz. Kiedy zdobędziemy już magiczny mech i jesteśmy przekonani, że uda nam się pokonać mrocznego maga, powinniśmy udać się na jezioro Moredy, skąd możemy przenieść się do wieży dwuświata. Jeśli nam się to uda, pozostaje nam już tylko wyrzucić na kostce dwa oczka, co pozwoli nam przeteleportować się na stary kontynent Amadal. Wtedy zostajemy zwycięzcami i możemy uzupełnić jedną z pustych kart, swoją własną zasadą.